Zbiory etnograficzne gromadzone są od 1921 roku. To jest od chwili powstania Muzeum Ziemi Sandomierskiej. Specyfika kolekcji jest różnorodna. Ściśle nawiązuje do materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego dawnych społeczności wiejskich ziemi sandomierskiej. Duża różnorodność i specyfika nagromadzonych zabytków pozwala na podkreślenie odrębności regionu sandomierskiego. Daje pojęcie o budownictwie, rolnictwie, hodowli, rybołówstwie, rzemiosłach dawnych, wierzeniach, zwyczajach, obrzędach dorocznych i rodzinnych. Dział etnograficzny współpracuje z lokalnymi zespołami obrzędowymi i śpiewaczymi, twórcami ludowymi, rękodzielnikami, gminnymi ośrodkami kultury, kołami gospodyń wiejskich. Realizuje nagrania filmowe, archiwizuje i popularyzuje różnorodne aspekty kultury ludowej. Rodzime tradycje, odpusty, jarmarki, dożynki, dawne zwyczaje i obrzędy oraz folklor słowno-muzyczny. W zasobach działu znajdują się przedmioty codziennego użytku, w tym sprzęty wyposażenia wnętrz mieszkalnych oraz sprzęty służące do utrzymania czystości i przygotowywania pożywienia. Kolejną bogatą kategorią zabytków są przedmioty związane z kultem religijnym i dewocjonalia. Odrębnym zbiorem są narzędzia rolnicze, przedmioty związane z hodowlą zwierząt gospodarskich oraz narzędzia i wyroby rzemieślnicze, reprezentujące dawne zawody: kowalstwo, szewstwo, stolarstwo, ciesielstwo, tkactwo, garncarstwo, bednarstwo, plecionkarstwo i wikliniarstwo. W zbiorach działu etnograficznego znajdują się również prace z zakresu sztuki ludowej, rzeźby, płaskorzeźby, obrazy i obrazki, rysunki, dawnego rękodzieła, koronkarstwa, hafciarstwa, bibułkarstwa, wycinanki oraz plastyki obrzędowej, pisanki i palmy wielkanocne, ozdoby bożonarodzeniowe i pająki. W zbiorach znajdują się także cenne przykłady dawnej zabawki ludowej. Dział prowadzi archiwum fotograficzne, w którym przechowywane są pozytywy i negatywy starych fotografii, dokumentujących dawne budownictwo, wydarzenia religijne i społeczne. Archiwum jest sukcesywnie powiększane o najnowsze, cyfrowe pliki zdjęciowe. Zakres obowiązków w dziale etnograficznym pozostaje w ścisłym związku ze specyfiką zbiorów. Obejmuje pozyskiwanie muzealiów etnograficznych drogą zakupów, darów i depozytów oraz ich naukowe opracowanie. Wszystkie muzealia muszą zostać zewidencjonowane w księdze inwentarzowej oraz księdze materiałów pomocniczych. Każde z nich musi otrzymać także kartę ewidencyjną oraz kartę kartoteki magazynowej. Bardzo ważną kwestią jest przechowywanie gromadzonych zabytków etnograficznych w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo. Obiekty wymagające opieki kierowane są do zabiegów konserwatorskich. Jako jeden z działów merytorycznych muzeum, dział etnograficzny organizuje wystawy stałe i czasowe, zarówno w oparciu o zbiory własne, jak i wypożyczone z innych placówek muzealnych oraz od osób prywatnych i kolekcjonerów. W trakcie ich trwania pełni nad nimi opiekę kuratorską. Jego działalność polega również na przygotowywaniu i realizowaniu projektów o tematyce etnograficznej. Do zadań kustosza działu etnograficznego należy udostępnianie zbiorów etnograficznych do celów edukacyjnych i badań naukowych oraz prowadzenie własnych badań terenowych. Wśród jego codziennych obowiązków jest także realizowanie kwerend wewnętrznych i zewnętrznych oraz redagowanie tekstów naukowych, katalogów, folderów i materiałów popularno-naukowych. Dział etnograficzny wychodzi z inicjatywą organizowania spotkań, prelekcji, odczytów, warsztatów i konkursów z udziałem ludowych artystów. Do cieszących się największym zainteresowaniem należy organizowane cyklicznie Śniadanie Wielkanocne oraz doroczny konkurs pod tytułem Nasze Sandomierskie – Kulinaria Regionalne. Mieszcząca się na parterze zamku wystawa etnograficzna pod tytułem Dawna wieś sandomierska prezentuje wybrane aspekty kultury ludowej. Ukazuje materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe dawnych mieszkańców ziemi sandomierskiej, czyli sandomierzaków zamieszkujących głównie żyzne, lessowe ziemie położone po lewej stronie Wisły oraz lasowiaków z pobliskiej Puszczy Sandomierskiej. Wystawa stanowi doskonałą konfrontację rzeczywistości z przeszłością, ukazuje bogatą spuściznę po naszych przodkach.
Ramy chronologiczne wyznaczone przez zgromadzone na ekspozycji obiekty obejmują okres od XIX wieku po lata 80. ubiegłego stulecia. Obok eksponatów o tematyce sakralnej, sprzętów stanowiących wyposażenie izby mieszkalnej, przedmiotów codziennego użytku, prezentowane są zabytki odzwierciedlające rolno-hodowlane zajęcia społeczności wiejskiej oraz rzemiosła dawne – garncarstwo, stolarstwo, ciesielstwo. Na wystawie znajduje się łódź wydłubana z przepołowionego pnia topoli, nazywana przez miejscowych rybaków dłubanką lub korytem. Została wydobyta z dna Wisły w lipcu 1972 roku podczas prac regulacyjnych. Tego typu łodzi używano do połowu ryby w Wiśle i okolicznych jeziorach do połowy XX wieku. Do najciekawszej grupy zabytków należy unikatowa kolekcja ludowej rzeźby sakralnej z przełomu XIX i XX wieku, będąca odwzorowaniem głębokiej wiary, religijności miejscowej społeczności. Eksponowane rzeźby wyszły spod dłuta nieżyjących artystów ludowych, amatorów, samouków, obdarzonych niezwykłą wrażliwością i bogatym talentem artystycznym. W skład kolekcji wchodzą krucyfiksy z wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa, figury Matki Bożej, kapliczki domowe zwieńczone krzyżem, kapliczki przydrożne, rzeźby Chrystusa Frasobliwego. Wśród rzeźb wzrok przykuwa drewniana polichromowana kapliczka nasłupowa ze wsi Dębiany Szlacheckie. Została wykonana przez Jana Godowskiego z Dębian, datowana na połowę XIX wieku. Kapliczka pokryta jest polichromią w kolorze białym, niebieskim i jasnobrązowym. Na słupie kapliczki znajdziemy kamienną tabliczkę z napisem „Starożytna figura poprawiona w roku 1896. Na uwagę zasługuje również jedyny zachowany w Polsce XIX-wieczny egzemplarz odświętnej sukmany męskiej, eksponowanej wespół z innymi elementami odświętnego sandomierskiego stroju ludowego. Do celów dydaktycznych zrekonstruowano wnętrze dawnej izby mieszkalnej z przełomu XIX i XX wieku, gdzie realizowane są zajęcia edukacyjne, pokazy rzemiosła i rękodzieła ludowego oraz filmy dokumentalne o tematyce etnograficznej.